spotkanie Polish Bicycle Summit to podsumowanie naszej akcji Rowerem przez Polskę. Przez ponad 5 miesięcy na łamach Rzeczpospolitej i w serwisie rp.pl pokazywaliśmy Państwu, jak wygląda rowerowa Polska, a jak wygląda rowerowa Europa. Dyskutowaliśmy o polityce transportowej miast i regionów, oczywiście w tym o polityce rowerowej. Zachęcaliśmy Państwa do aktywności fizycznej, ale przede wszystkim pokazywaliśmy piękne historie, dlaczego jeżdżą Państwo rowerem. Widzimy, że rowerzystów przybywa. Cieszę się, że takie spotkanie w ogóle zostało zorganizowane, bo do tej pory nie było stricte takiego spotkania poświęconego szeroko pojętej tematyce rowerowej. Spotkaliśmy się tutaj z przedstawicielami innych samorządów, przedstawicieli Sejmu, czy nawet zwykłych stowarzyszeń, bo jest to realna wymiana doświadczeń. Każdy ma inne spojrzenie na pewne standardy rowerowe i na pewno to miejsce jest do tego, abyśmy wymieniali się pewnymi doświadczeniami, uwagami, a być może też kiedyś wspólnie stworzyli szerszy plan związany z polityką rowerową w naszym kraju. W Berlinie na 1000 mieszkańców jest 320 samochodów. Jak to popatrzymy na warunki polskie, gdzie to się zbliża, w niektórych miejscach 800 na 1000, w niektórych 1000. Bardzo się cieszę, że byli wśród nas przedstawiciele ministerstwa, że był poseł Franek Sterczewski. Uważam, że te spotkania są bardzo potrzebne i widziałem to szczególnie w czasie panelu samorządowego. Widać, jak mocno samorządowcy są przygotowani, żeby zmieniać infrastrukturę komunikacyjną u siebie, jak dobrze są już przygotowani, jak dużo wiedzą. Jeszcze 15-20 lat temu ten standard był tragiczny. Robiło się ścieżki rowerowe z kostki brukowej, to wszystko miało krawężniki, było nieracjonalne często. Dzisiaj to są przemyślane pomysły, dobrze wykonane i co najważniejsze, robione albo w konsultacji z rowerzystami, albo decydenci są już rowerzystami. To jest moim zdaniem największa zmiana. Oni po prostu czują, że robią to też dla siebie. You know, when you're referring to 50 years ago, it also was not the case that people were driving a car. So people would be walking or using public transport. And then we all discovered that cycling is much faster. And going to school, going to your office, it's also cheaper. Well, you have to invest once in a bicycle, but on the longer run, it's cheaper. But it has become so popular because people realized it's cheap, it's fast, it's environmentally safe, and it's simply fun. Nie ma złej pogody, jest tylko odpowiednie ubrania się. To trzeba jak cebula się ubierać, jeśli tak powiedzieć, różne warstwy. Jeżdżę rowerem, bo przede wszystkim to zdrowie, bo lubię. Bo bardzo lubię, a wręcz kocham kolarstwo szosowe. Bo daje mi poczucie wolności. Bo lubię, bo to jest moja pasja. Bo kocham sport, kocham rowery, kocham przygodę. Bo po prostu jest szybciej. Bo lubię rower. Bo to najbardziej przewidywalny środek transportu, jeżeli chodzi o czas przejazdu. Bo uważam, że rower to jest jeden z najlepszych środków lokomocji. To wolność i wiatr we włosach. Because I'm Dutch. And I love it. Bo sprawia mi to przyjemność. Bo lubię po prostu jeździć na rowerze.